Patryk, sprawiałeś sobie jakiś prezent po udanym roku 2016 już? Prezent, czy sobie sprawiłem? Jeśli można powiedzieć o zakupie nowego roweru, to to może być jako mój prezent, ale tak to sobie nie przypominam, żebym coś miał sobie specjalnie kupić, więc może jak mi się uda, to pojadę na wakacje. O, i to będzie mój prezent. Okej, a powiedz, jakbyś miał tak oceniać dwa sezony, jakbyś miał porównać, 2013, 2016 w twoim wykonaniu, to który byłby lepszy? Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, jak tutaj jechałem do was na ten wywiad, więc chciałem się z tego przygotować, jednak patrząc na osiągnięcia juniorskie, a seniorskie, są bardzo zbliżone, ale chyba więcej było teraz tych seniorskich. Ale nie jestem do końca przekonany, bo mieliśmy złoto drużynowe, a w tym roku był tylko brąz. Więc był to bynajmniej najlepszy sezon juniora, 2013 rok, a 2016 na razie jest moim najlepszym rokiem seniora. Okay, a teraz takie samo pytanie jak do Piotra Protasiewicza, powędruję do ciebie. Jakbyś miał ocenić najlepszy mecz ligowy w 2016 w twoim wykonaniu, to byłby to mecz? Tak na szybko, myślę, że chyba z Gorzowem. Derby u siebie, 17 punktów. Rzadko się mi zdarzyło zrobić komplet, chyba nie wiem, czy w ogóle kiedyś zrobiłem komplet, może zrobiłem, ale ten mecz przy własnej publiczności, mecz derbowy i mogłem być najlepszym zawodnikiem, jednak szkoda, że tego meczu w ogóle nie wygraliśmy, bo niewiele zabrakło, ale to pod względem indywidualnym byłem bardzo z siebie zadowolony, bo poza pierwszym biegiem wszystko mi się udało wygrać, więc myślę, że to były te zawody. Teraz kolejne ciężkie pytanie. Jakbyś miał ocenić co takim większym indywidualnym sukcesem, to złoto indywidualnych mistrzostw Polski czy awans do Grand Prix? Oj. Myślę, że na razie trzeba małymi krokami, to chciałem być tym mistrzem Polski gdzieś podświadomie, więc fajnie, że się to udało zdobyć. A na Grand Prix można byłoby celować gdzieś tam w późniejszym czasie, ale to też właśnie wyszło w tym roku, więc tak naprawdę można to scalić w jedno i podpiąć to pod jeden sukces. A jak tak patrzyłeś na sukcesy teraz Bartka z Marzlika, no bo brąz w debiucie, no to jest na pewno wielkie osiągnięcie. I powiedziałeś przed chwilą, że w Grand Prix mogłeś celować później, ale Bartek celował nawet wcześniej niż ty. To chyba też taki pokazuje, że tu wiek też nie ma znaczenia, czy młodszy, bo brązowy medal, młody zawodnik, czy złoto, bo tu już weteran, więc wiek tutaj też nie ma takiego dużego znaczenia, więc to chyba też tak podbudowuje, że młody zawodnik też może narobić dużo szumu w tym cyklu. No na pewno, bo no w tym wszystkim trzeba mieć tak naprawdę duże szczęścia, trzeba mieć troszeczkę, bo Bartek z Marzyk awansował do Grand Prix poprzez dziką kartę w Rybniku, a ostatnia runda była bez Jasona Doyle'a, więc no w sporcie, jak i w życiu, trzeba mieć tego szczęścia, więc Bartek to świetnie wykorzystał w dwóch przypadkach, gdzie w tamtym roku udało mu się awansować do Grand Prix w Rybniku. No i w tym roku wykorzystał niestety poprzez kontuzję Jasona Doyle'a to, że walczył o brązowy medal, a nawet o srebrny, bo no, walka toczyła się do ostatniego biegu. Jednak w tym wszystkim Greg Hancock wszystkim zaprzecza, że wiek nie, tak naprawdę nie robi różnicy i pokazuje, że będąc starszym też można być najlepszym zawodnikiem na świecie. W tym sezonie nową twarzą w drużynie był Andriy Karpow. Tak jak patrzyliśmy z boku, to chyba dobrze układała się relacja właśnie z Andriem i chyba się tak, można powiedzieć, że dobrze zakolegowaliście. Tak, z Andriem mieliśmy bardzo dobry kontakt w tym sezonie, ponieważ on czasami zostawał po piątkowym treningu w Zielonej Górze, więc się spotykaliśmy razem. Poznał też moich znajomych niektórych, więc mieliśmy bardzo dobre relacje w tym roku poza torem. No i gdzieś się tam poznaliśmy i uważam, że to jest bardzo fajny człowiek, bo też mnie on dużo nauczył, trochę ja jego nauczyłem, więc fajnie się dogadywaliśmy i czasami to też wychodziło fajnie, jak jechaliśmy razem w parze gdzieś tam na początku sezonu, gdzie
robiliśmy fajne show na turze. No właśnie, tak jak patrzyliśmy z boku na całą waszą drużynę w sumie w tym sezonie, to chyba atmosfera to było to, co was prowadziło do tak dobrych wyników. Atmosfera zawsze jest dobra, jak jest wynik drużyny, więc ten wynik był u nas dość, może być przyjemny, fajny dla kibiców, bo udawało nam się wygrywać zawody, więc wtedy się atmosfera sama rodzi. Czasami właśnie też przy meczach przegranych również jest atmosfera, ponieważ sobie pomagamy, żeby wyjść z opresji w czasie zawodów, gdzie przegrywamy. Więc tak naprawdę nie można powiedzieć, żeby atmosfera nie była jakaś tam, żeby jej nie było, bo zawsze jest. I czasami jest lepsza, czasami gorsza, ale w tym roku było naprawdę fajnie, bo czy nawet obóz na początku sezonu, gdzie też fajny był wyjazd w góry, więc to wszystko się jakoś układało od początku i miejmy nadzieję, że będzie podobnie w przyszłym roku, tym bardziej, że skład się u nas prawie nie zmienił, więc no było dobrze. Teraz rozmawiamy o sezonie 2016 jako udanym w twoim wykonaniu, ale to mogło być troszkę inaczej, bo ten początek mógł być o wiele bardziej pechowy, bo zaliczyłeś dwa poważne upadki w Bydgoszczy i w Gorzowie. Na szczęście wyszedłeś z nich, tak można powiedzieć, bez większego szwanku. To była bardziej kwestia szczęścia, czy może też pomogły zajęcia z akrobatyki, których podejmowałeś? Myślę, że no, duże tutaj podziękowanie dla trenera Radka Walczaka za przygotowanie mnie do sezonu pod względem kondycyjnym, no i gdzieś tej gibkości, ponieważ no, te upadki nie były przyjemne, a udało mi się z nich wyjść bez szwanku, bo nie miałem nic złamane, tylko miałem lekkie potłuczenia, więc pokazuje to tylko, że tą zimę naprawdę trzeba dobrze przepracować, żeby w przypadku jakichś tam upadków być przygotowanym na jakieś spotkanie z ziemią i gdzieś tam trzeba ułożyć to ciało odpowiednie, starać się to jak najbardziej zamortyzować. I gdzieś ta akrobatyka, wydaje mi się, że przy niektórych, jak tam w ćwiczeniach na batucie skakaliśmy w materac, to gdzieś te obroty się przydały do tego, żeby no, upadać na tor było nam wygodniej, jeśli to tak można nazwać. Już też po części poruszyłeś kolejny aspekt następnego pytania. Zima. O tobie na pewno nie można powiedzieć, że jesteś leniem, bo cały czas można cię zobaczyć na siłowni, na sali, tą zimę przepracowujesz faktycznie ciężko. To już chyba się powoli stał taki twój styl życia, bo chyba sobie ciężko tobie wyobrazić zimę na fotelu bez jakichś ćwiczeń fizycznych. Chciałbym, żeby tak było jednak, bo jestem leniwy mimo wszystko i dobrze, że zawsze jest ten trener albo gdzieś tam tata z tyłu. Znaczy tata już nie musi mi tego mówić, bo już sam wiem, co muszę robić, żeby być dobrze przygotowanym. Jednak jeśli już jest ten dzień treningu, to naprawdę jest mi się ciężko nieraz zebrać. I dobrze, że człowiek jest ganiany gdzieś tam przez tego trenera po tej sali, bo ja się mogę śmiać, że czym jestem starszy, tym widzę po sobie, jak się zmienia moje podejście do tych treningów, ale pozytywnie czy negatywnie? Idzie to bardzo negatywnie, bo ja się powiem, co będzie za kolejne 5 lat. Ale to oczywiście ciężką pracę wykonuję na treningu i to, co trzeba zrobić, to w danym dniu to wykonuję na 100%. I mimo, że jest mi ciężko, to przełamuję te myśli i się biję z nimi zawsze na treningu, ale później są efekty tego, że nie mam problemów w sezonie utrzymać motocykla, więc wtedy więcej zależy od silników po prostu. Taka właśnie walka ze sobą z przeciwnościami, że kurczę, nie chce mi się dzisiaj tego robić, ale koniec końców to robisz, to też z pewnością umacnia charakter w jakiś sposób, że się pokonuje samego siebie. No coś w tym jest na pewno, więc mówię, czasami gdy mi się nie chce, to wiem, że jak już moja gdzieś tam, gdzie już jestem obecny na sali treningowej, to wiem, że przez ten czas trwania treningu daję z siebie maksa. No i wtedy mogę dalej ponarzekać po treningu, że było ciężko, że mam zakwasy i tak dalej, więc marudzić marudzę, ale jeśli przyjdzie do ciężkiej pracy, to swoje zawsze zrobię. Teraz przejdźmy do Grand Prix 2017. Powiedz, czy zastanawiałeś się w ogóle już o numerze, bo to jest jednak taki też element, który każdy zawodnik startujący w Grand Prix musi podać. Nie wiem,
ponieważ jeszcze żadnego zapytania dziś mailowego nie było odnośnie tego numeru startowego, więc na razie tak naprawdę jest cisza w tej kwestii. A co wybiorę, to nie wiem. Miałem nadzieję, że po prostu gdzieś tam Jason Doyle będzie mistrzem świata i teoretycznie on by wziął sobie jedynkę, ja bym wziął sobie ten mój przypisany numer, w cudzysłowie przypisany, bo zacząłem z tym numerem moim mieć 69 w zawodach Mistrzostw Europy, gdy awansowałem tam, więc teraz jesteśmy gdzieś tam w kropce, tak? Ale wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem tego, żeby wybrać numer w Grand Prix. A powiedz, od momentu, kiedy już wiedziałeś, że będzie się rzucił w Grand Prix, jak wywalczyłeś awans na torze, to zmieniło się jakieś twoje podejście do oglądania zawodów Grand Prix? Jakoś uważnie oglądałeś może te zawody? Uważnie? Zauważyłem, że po prostu ciekawsze są zawody na sztucznych torach, bo są mniejsze i w większym kontakcie zawodnicy jeżdżą i dla kibica jest to na pewno bardziej, lepsze jest widowisko. A tak to nic, no trzeba po prostu to przeżyć samemu, w przyszłym roku się z tym, że tak powiem, zmierzyć i wtedy będziemy się martwić. Właśnie już poruszyłeś po raz kolejne pytanie. Tory jednodniowe pojawią się takie jak chociażby w Melbourne, Cardiff czy w Sztokholmie. Pierwsza część pytania to jest taka, czy w ogóle miałeś dużo możliwości startowania na takich torach jednodniowych, a zarazem druga część pytania, czy się obawiasz takich torów w ogóle w jakiś sposób? Startować to tylko udało mi się wystartować w Warszawie w tym roku, na początku sezonu, więc to był mój debiut. A tak to nie startowałem nigdzie, więc gdzieś na tym treningu, który jest zawsze dzień przed Grand Prix, będzie można się gdzieś tam dopasować i gdzieś te łuki, bo każdy tor jest troszeczkę inaczej skonstruowany, z tego jak rozmawiałem z chłopakami tutaj, co jeżdżą aktualnie w Grand Prix, więc tyle, więc tak naprawdę trening na pewno dużo nam podpowie po to, żeby być przygotowanym na zawody. No ale w Grand Prix to są też tory, które bardzo dobrze znasz, albo nawet bardzo dobrze, bo jest Praga, Gorzów, Toruń, no i przede wszystkim też Molila, na której startowałeś w Szwecji na co dzień, więc to pewnie będą też takie zawody Grand Prix, w których będziesz się mobilizował jeszcze bardziej, bo znajomość toru może przemawiać na twoją korzyść. To na pewno, jednak różne warunki mogą panować w dzień zawodów, zawsze tor może być inaczej przygotowany, człowiek może naprawdę nie mieć formy albo może mieć problemy sprzętowe i tak naprawdę nie wiem, w jakim będę okresie. Mam nadzieję, że będę w takim jak w tym roku, że nie będę miał żadnych problemów i gdzieś ta forma i trafienie motocykli będzie od początku sezonu stuprocentowa i będę sobie radził na każdym torze, więc no nie powiem, nie, czasami są problemy z dopasowaniem się do nowego toru. I to widać w trakcie zawodów, jak się podejmuje decyzje, kiedy trzeba coś tam pozmieniać w motocyklu, ale mówię, mamy treningi zawsze gdzieś tam w piątek, dzień przed Grand Prix i 5 biegów w rundzie zasadniczej, więc będę się starał, jak będę mógł, żeby w tych 5 biegach gdzieś tam awansować wyżej. Jest gdzieś z tyłu głowy obawa, że może u ciebie wystąpić taki tak zwany syndrom Grand Prix, jak kiedyś wystąpił chociażby u Martina Waculika, gdzie po bardzo dobrym sezonie, jak doszło Grand Prix, to ta forma znacznie spadła. Gdzieś tam z tyłu głowy są takie obawy, czy ze spokojem do tego podchodzisz? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. No ale jeśli tak będzie, no to tak będzie, no to tak musiało być. Wtedy będzie kolejny rok 2018 i wtedy będzie człowiek walczył o kolejny, na przykład awans Grand Prix, chociażbym nie chciał tego robić, tylko wolałbym gdzieś się utrzymać w tej ósemce, więc nie ma co na razie gdybać, mamy październik jeszcze 2016, więc poczekajmy z tym wszystkim. No właśnie, nie ukrywałeś też, że awans do Grand Prix jest twoim marzeniem, takim no, jednym z większych celów sportowych. I powiedz, czy w ogóle do ciebie dotarło już, że tak naprawdę od przyszłego sezonu będziesz stawał w szranki o tytuł indywidualnego mistrzostwa świata i to już nie juniorów, ale seniorów. Cieszę się z tego, że udało mi się już wszystko osiągnąć na polskim podwórku, można powiedzieć, ponieważ jeśli chodzi o zawody młodzieżowe, jak i seniorskie, to tylko nie mam wygranych zawodów tak naprawdę młodzieżowych w srebrnym kasku,
A tak to udało mi się wszystko wygrać z tych dwóch jakby najpoważniejszych rang w juniorach i seniorach. Więc tak naprawdę teraz tylko zostało mi wystartowanie i pokazania się w Mistrzostwach Świata, żeby walczyć o najwyższe laury, bo również z drużyną dwa razy zdobyłem drużynowy Puchar Świata, więc tylko mi pozostało zdobyć jakiś medal Mistrzostw Świata i walczyć o jak najlepsze lokaty, jak i samo utrzymanie w tym Grand Prix przez jakiś tam na pewno dłuższy okres, więc o to będziemy walczyć. Powiedz, a jak wygląda sprawa z organizacją twojego teamu przed sezonem z powodu Grand Prix? Zajdą jakieś znaczące zmiany, jakaś może nowa osoba dodatkowa, czy wszystko w miarę zostanie na podobnym poziomie, co w zeszłym sezonie? Walczymy z tym wszystkim, dopinamy budżet, szukamy nowych sponsorów, organizujemy już sobie jakieś hotele, planujemy podróże, planujemy teamowe już rzeczy, już kewlary na przyszły sezon, więc pomimo tego, że jesteśmy po sezonie, mamy wakacje, to cały czas już główkujemy nad tym, żeby logistycznie być przygotowany na 120% i żebyśmy nie mieli żadnych problemów, więc będzie jedna osoba, która będzie mi gdzieś tą logistykę nam prowadzić i no i zobaczymy, jak wyjdzie. Poruszyłeś aspekt sponsorów. Czy w rozmowach właśnie ze sponsorami fakt, że będzie zawodnikiem cyklu Grand Prix w sezonie 2017 ułatwia w jakikolwiek sposób te rozmowy, czy to nie za bardzo wpływa na takie kontakty? Myślę, że jest tam jakiś prestiż dla sponsorów, żeby być gdzieś umieszczonym na moim kewlarze w Grand Prix, ale to jakoś jest bez ciśnienia. Przychodzimy, rozmawiamy, niektórzy się na to zgadzają, niektórzy nie, no tak naprawdę jesteśmy teraz w trakcie tego wszystkiego, więc ciężko coś tutaj rozgraniczać i co z tego będzie, to zobaczymy gdzieś może na przełomie marca, kwietnia, jak będą uszyte kewlary. Teraz takie pytanie z ostatniej chwili. Niki Pedersen, Maciej Janowski, Emil Sejfudinow i Matej Żagar to żużlowcy, którzy otrzymali dzikie karty na sezon w Grand Prix. To gorący komentarz, gorący news, gorący komentarz. To już jest tak? To jeszcze raz, kto? Niki Pedersen, Maciej Janowski, Emil Sejfudinow i Matej Żagar. No to tak już prawie wszystko o tym wiedziałem, więc... Czyli nie ma zaskoczenia. Znaczy nie, nie jest zaskoczenie, ponieważ znaczy były jakieś domysły, więc mimo wszystko fajnie, że będzie tak naprawdę czterech Polaków Grand Prix, a nie trzech, więc dla polskich kibiców uważam, że gdzieś tam w każdym biegu będzie jechał, prawie w każdym, jak dobrze pójdzie, biegu Polak, więc będzie co oglądać. Masz już zaplanowane wszystkie kluby dograne zagraniczne, czy jeszcze się nad czymś wahasz, nad trzecim zespołem? Tak, waham się nad trzecim zespołem, ponieważ jeśli dojdzie ten regulamin, albo już jest, więc ciężko mi wybrać nad czasami tymi pojedynczymi zawodami, jednak też na siłę niczego nie będę szukał, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie Liga Polska i Szwedzka jest optymalnym dla mnie rozwiązaniem, ponieważ w niedzielę i wtorki będę miał zajęte, spokojnie w środę będę wracać do Polski i wtedy najprawdopodobniej będę już w czwartek, piątek wyjeżdżał na Grand Prix. Więc wydaje mi się, że taka ilość startów będzie wystarczająca. Na pewno do tego dojdą jakieś turnieje albo jakieś pojedyncze zawody za granicą, to wtedy będę myślał nad tym. Ale mówię, na razie Polska, Szwecja i Grand Prix jest ok. Czyli ten fakt ograniczenia zagranicznych lig do trzech zespołów w jakimś dużym stopniu ciebie w tym sezonie jakby nie dotknie? Nie, raczej nie. Okej, powiedz jeszcze teraz, z Grand Prix przejdziemy do Ligi Polskiej w przyszłym sezonie. Falubas teraz przez wielu jest już uznawany jako jeden z faworytów nawet do złota. Nie za szybko takie opinie chodzą? Jak co roku. Więc chyba dobrze, że się wszyscy nas żubują przed sezonem. Tak naprawdę w sezonie wszystko i tak wychodzi czasami na odwrót, więc skoro tak mówią, to chyba tak jest.
cele indywidualne na sezon 2017, to na pewno Grand Prix, na tym będziesz się z pewnością chciał skupić, ale poza Grand Prix też sobie stawiasz jakieś cele, obrona impu, coś złotego kasku, coś jeszcze, czy głównie wszystkie siły rzucasz na Grand Prix? Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, ale u mnie jest tak raczej, u mnie w teamie, czy sam ze sobą, jak czasami mam, że tak powiem, głębsze przemyślenia, to najważniejsze jest to, żeby cało i zdrowo objechać sezon i żeby te upadki, defekty gdzieś mnie omijały, bo przez to tak najwięcej jest szkód z moim organizmem, bo to nie jest miłe gdzieś tam się wywracać. A reszta przyjdzie sama i tak zawsze sobie mówię i tak przeważnie to się spełnia. I gdzie sezon mam, że tak powiem, cały objechany, to zawsze te wyniki w jakichś tam zawodach są w lepszym stopniu, czasami gorszym. Ale są jakiś tam efektem takiego czegoś, że albo w lidze, albo indywidualnie zawsze mi dobrze wychodzi, więc na pewno chciałbym tylko podtrzymać to, co jest i tyle. Nie tak dawno obchodziliśmy duży jubileusz w Folubazu, 70-lecie. Ty tam byłeś przedstawicielem tej świeżej, nowej krwi w Folubazie, ale też byli zawodnicy, którzy tworzyli Folubaz w przeszłości. Miałeś okazję wymienić jakieś kilka zdań z chociażby Maciejem Jaworkiem czy Stanisławem Suchackim? Tak, Maciej Jaworek z pewnego dnia spędził u nas bardzo długi czas w domu, więc mieliśmy huczne rozmowy. Raczej on z rodzicami, bo na pewno więcej mogli sobie porozmawiać, ale gdzieś, jak sam powiedział, osobiście tej czapki, która jest przekazywana po Mistrzostwie Polski, za długo nie miał na głowie, więc wspólnie zaczęliśmy tą czapkę nosić. Więc było wesoło, były zdjęcia, były wspomnienia. Myślę, że w ogóle ta cała impreza była bardzo przyjemna, bo słuchając historii, jak powstała Myszka Miki, to Myszka tutaj na plastronie oczywiście była takim wydarzeniem, gdzie nigdy o tym tak naprawdę prawie żaden zielonogórzanin nie słyszał. Więc bardzo fajna impreza, fajnie było spotkać się z tymi zawodnikami, którzy tutaj tworzyli historię. Więc myślę, że za kolejne 70 lat, jeśli jeszcze będzie Żużel trwał i ten klub, to też będę na tym spotkaniu. Właśnie spytaliśmy Piotra Protasiewicza o to, że nazwisko Protasiewicz przewijało się praktycznie przez ponad połowę trwania Folubazu. Tam kapitan wyliczył, że to ponad 40 lat chyba było. Nazwisko Dudek również się przewija bardzo długo przez strony w historii Folubazu. Może nie 40 lat, ale na pewno to jest już parę dobrych lat. Chyba taka duma jest, że kontynuujesz to, co kiedyś twój tata zaczął. W tym miejscu, gdzie teraz jestem, to mogę być z siebie dumnym, ale nie wiadomo, jakby się to potoczyło, jakbym po prostu poszedł w inne ślady, jeśli chodzi o sport. Może jakbym grał w falubazowym klubie piłkarskim, to nie wiadomo, czy to byłoby można podpiąć. Ale były takie pomysły, żebyś poszedł w tą stronę? Ale no, wybrałem Żużel, kontynuuję tradycję rodziny, jeśli to tak można oczywiście powiedzieć, bo można, ponieważ jeszcze mój wujek w wcześniejszych latach gdzieś tutaj stawiał pierwsze kroki na torze. Więc cały czas ten Żużel był w naszej rodzinie, że tak powiem, no był u nas gdzieś tam zakorzeniony i automatycznie to się jakoś na mnie przelało i ja będę starał się to kontynuować. A jaka będzie dalsza przyszłość, tego nie wiem, czy będę miał następcę, czy nie. Powiedz jeszcze na sam koniec już, jako 20-kilkuletni chłopak jesteś w Zielonej Górze postacią bardzo rozpoznawalną, wręcz idolem miejscowych tutaj ludzi w Zielonej Górze. Powiedz, jak ty tak sobie naprawdę z tym radzisz na co dzień? Przytłacza cię to? Przyzwyczaiłeś się już w pełni? Przeszkadza może w jakiś sposób? Czy po prostu jest bo jest i to zaakceptowałeś? Tak miało być. Po prostu z czasem taką mam pracę, gdzie w dość, można powiedzieć, no, w naszym mieście 100-tysięcznym prawie się każdy zna, więc fajnie być jakimś tym idolem dla tych najmłodszych dzieci, żeby być jakimś tam wzorcem do tego, żeby te dzieci na kogoś mogły spoglądać i się uczyć, więc to jest dość miłe. Czasami jak
osoby mnie zaczepiają, prosząc o autograf czy o zwykłą rozmowę, to jestem zawsze otwarty na takie propozycje, więc no nie mam co narzekać. Dlatego też podpisałem na kolejne 2 lata kontrakt tutaj z klubem zielonogórskim, więc nic mi tu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. I mam nadzieję, że będę mógł tutaj startować jak najdłużej. Właśnie jeszcze powiedziałeś fajną rzecz, że być idolem dla tych najmłodszych. Ale bycie idolem dla tych najmłodszych to nie tylko postawa na torze, ale też taka odpowiedzialność, żeby być właśnie tym wzorem, żeby patrzyli pod każdym aspektem. Czujesz taką odpowiedzialność na sobie, że musi być wszystko na tip-top? Nie, raczej z tych mniej odpowiedzialnych osób, więc może jak te mniejsze dzieci dorosną, to gdzieś mnie tam spotkają kiedyś na winobraniu, to zobaczę, jaki jest. Dziękuję. Proszę bardzo. We'll be right back.